Hej, hej kochani, dzisiaj pogadanka. Na pewno um, poczytamy sobie też um, albo wylosujemy coś ciekawego, bo jeszcze nie wiem. To zależy, jak mnie ten mój wewnętrzny głos poprowadzi. Na razie mamy right here. Nie bez powodu jest ten obrazek. Marchewka i poganianie batem. To jest tym osiołkiem, można by zapytać? Yy... Powiem tak, niemoralne społeczeństwo. Co do społeczeństwa, to pewnie nie macie wątpliwości, możecie zapytać, ale dlaczego niemoralne? Przecież ten osiołek tak biednie wygląda. Nie dosyć, że go ten pan ujeżdża, jeszcze go tutaj kusi i mami tą marfią. To dlaczego niemoralne? Dlatego, żeby utrzymać uzależnienie. Osiołek musi być uzależniony od marchewki. No bo zobacz, zastanów się, czy osiołek podążałby za marchewką, gdyby jej nie lubił, gdyby mu nie smakowała. Jeżeli coś by mu nie smakowało, to za tym by nie poszedł. Więc co ten osiołek lubi? Tak naprawdę lubi swoje więzienie, dlatego że lubi zasiłki. Um, lubi um, dostać coś, co w jego mniemaniu jest czymś darmowym, ale de facto nic nie ma za darmo, generalnie polubił um, swój dług, swoje zadłużenie. Więc ten pan, który pogania Osiołka, to jest elita, nie? Elity, może szerzej, one kontrolują media, potrzebują właśnie tego społeczeństwa niemoralnego. I to niemoralne to jest bardzo ważne taki człowiek ostemplowany tą niemoralnością, bo wtedy można utrzymać pełne więzienie. Prawda? Jeśli ktoś kogoś zabije, pójdzie kraść, albo mamy tutaj właśnie uzależnianie społeczeństwa od m, tych datków, zasiłków rządowych. Mamy leniwych pracowników, liderów biznesu, którzy przenoszą miejsca pracy, tak, z jednego kraju do drugiego. Zwiększa się bieda, zwiększa się zadłużenia. Mamy też właśnie te takie takie przestrzenie, których może być właśnie realizowana idea oddzielania się od rzeczy ważnych, istotnych. A co jest najistotniejsze i najważniejsze? Najistotniejsze nie jest ta marchewka, tylko prowadzenie przez Boga, prawda? Elita nie zna twojego serca i jego potrzeb. Bóg zna. Natomiast mm, elitom zależało i zależy cały czas, żeby Bóg nie istniał, nie? Dlatego, że jak Bóg nie istnieje, to ja tak naprawdę mogę wszystko. Nie muszę się z nikim i z niczym rozliczać, no chyba tylko z fiskusem mogę mieć nałogi, mogę mieć pożądania i tak dalej i tak dalej. I teraz właśnie chodzi o to, żeby temu osiołkowi zabrać marchewkę. Jak można uleczyć osiołka, kochani? Jak można uleczyć osiołka? Czy on już jest przegrany? Czy da się go jakoś uratować i nie zrobić z niego na koniec salami? Da się go uratować. Trzeba się tutaj oddzielić od właśnie od tej marchewki, czyli od czego? Od rzeczy, od ludzi. Którzy cię właśnie namawiają, którzy są tu w jakiś sposób bezbożni. Co to znaczy, wszystko co bezbożne, to jest takim nałogiem, jest pożądaniem pójściem na łatwiznę. <laughs> Oczywiście to oddzielenie jest bardzo trudne. Tutaj nikt nie obiecywał, że łatwo będzie. Natomiast yy, trzeba trochę powalczyć. Może trzeba upaść, i nie jeden upada. I to jest dobre, powiem Wam, bo Wy często tak właśnie. Płaczecie nad swoim losem, że upadliście, jesteście w upadku. Powiem, że tak, że to jest najlepszy moment w życiu, żeby wstać. Najlepszy moment w życiu, żeby się podnieść. I tu często ża żałujemy. Żal, taka skrucha, że ja zawiodłem nie kogoś, nie siebie, że ja zawiodłem tak naprawdę Boga. Że zawiodłem, dlatego że. Tak naprawdę, Bóg dał mi siłę, a ja z tej siły nie, wy, nie, nie korzystam. Bo, czy nie korzystałam? Nie korzystałem, dlatego że właśnie mm, poszedłem tutaj. Czy poszłam za jakimś łatw, łatwym, tak naprawdę, rozwiązaniem, albo wcale nie łatwym, ale właśnie za jakimś takim taką sztuczną potrzebą, może tak. No i teraz właśnie. Upadam raz po raz, bo to nawet nie raz, czasem jest taka czarna seria, jeden upadek, drugi, jedna wtopa, druga i mamy poczucie winy, nie, że się nie oddzieliliśmy od tej złej rzeczy albo tego złego człowieka. I to trwa całymi latami. Podam wam taki przykład. Pisze do mnie 70-paroletnia kobieta, która cały czas jest w toksycznym małżeństwie. Około lat 50 i ona nie może, ona upada. Ona żyje poczuciem winy. Ale dlaczego? Ty nie masz poczucia winy, że oddzieliłaś się od Boga, tylko tłumaczę tej kobiecie, ty masz poczucie winy, że się po prostu nie oddzieliłaś od tego złego mężczyzny, który cię bije, bo on ją tam jeszcze fizycznie okłada, nie? No ileż można. Ileż można. I tutaj ja nie mogę jej powiedzieć, kobieto, nie poddawaj się. Nie, powiedziałam, módl się o pomoc i o siłę, i rozwiąż to tak. Zrób to, walcz o siebie. Wyciągnij z tej sytuacji jakieś wnioski. Niech ten upadek będzie ostatnim upadkiem. Podnieś się, tak? Nie rezygnuj z siebie. Zaufaj Jezusowi, ze względu, bez względu na wszystko. On cię z tego wyciągnie, mniej wiarę. Bo czasem pytacie, a może tak, a może psychoterapia by coś załatwiła? No ale co? No, zmieni tego człowieka? Może tak, może nie. Cuda się zdarzają nawet w wieku 70 lat. Ale ja powiadam, że po prostu... Bóg wyciąga człowieka ze wszystkiego. Trzeba mieć tym wiarę. Bóg wyciąga człowieka ze wszystkiego. Wy cza czasami właśnie szukacie takich recept, nieco tu zrobić, żeby właśnie wyjść y z jakiegoś bagna. Y Bóg cię tylko może z tego wyciągnąć, z najgorszego bagna. Jeśli się nie poddasz, będziesz się modlić o siłę i o pomoc, dostaniesz to. Zaręczam ci, że dostaniesz. Natomiast mamy osiołka, no i wracam do tego osiołka, człowieka zaprogramowanego, robota niewolnika, no bo ta kobieta też jest niewolnicą tego męża, który ją regularnie bije, tak? I ona to znosi, czyli w gruncie rzeczy się na to godzi, no bo przyzwolenie na pewną toksyczność. No, pozostaje jednak przyzwoleniem, więc tutaj, bo to nie jest tak, że on ją zamknął na cztery spusty i ona nie może opuścić domu, ona może w każdej chwili z tego domu wyjść, nie robi tego. Więc mamy tutaj uzależnienie, i tutaj te uzależnienia są różne nie? uzależnienie od zła, uzależnienie od, od zła generalnie, i tym złem może być właśnie zły człowiek może być uzależnienie od seksu, od narkotyków od właśnie statusu, pieniędzy, rzeczy materialnych. Taki iluzji, który jest stworzony przez społeczeństwo, a właściwie to przez szatana, bo właśnie szatanowi zależy na tym, że, żeby ludzie, po, po, temu służy agenda satanistyczna i te wszystkie gwiazdy, celebryci, politycy, żebyś uwierzył, że Bóg nie istnieje i szatan też nie. Szatan nie istnieje, ale działa, nie? Jak może nie istnieć coś, co działa? Jak może nie istnieć zło, które działa? I jak może nie istnieć dobro, które też działa? Czyli jeśli coś działa, to znaczy, że jest. Ludzie są tu zaprogramowanymi takimi niewolnikami, takimi robotami tego systemu, nie? Co tutaj się myśli? Ten osiołek, jeżeli w ogóle zacznie myśleć, no to on myśli w taki sposób, że, że szczęście się zaczyna od takich czynników zewnętrznych, czyli właśnie ten status, pieniądze, materia. I to jest bardzo względne. Dla jednego to znaczy mniej, dla, jednego, dla kogoś innego więcej, dla jeszcze kogoś innego zupełnie nic. Czyli to jest taka względność i iluzja, która właśnie jest tworzona. I jeżeli właśnie to szczęście zależy od tej marchewki, od tego czynnika zewnętrznego, no to nigdy szczęśliwy nie będziesz, bo pamiętaj, że ten zarządca, on tu będzie właśnie wydzielał ci i określał, ile dostaniesz. A poza tym, czynniki zewnętrzne wciąż są nieograniczone, tak naprawdę, dlatego że wciąż ci może być podsuwana nowa moda. Na przykład teraz w sezonie są modne, strzelam oczywiście, bo w ogóle tego nie śledzę, ubieram się jak chcę, jak mi się podoba. W tym sezonie na przykład są modne majteczki w czerwone kropeczki, a w następnym sezonie będą modne jeansy obszarpane z dziurami na kolanach. No jak moja babcia by to zobaczyła, to by powiedziała: O Boże, Oleńko, jakaś ty biedna, dam ci tu pieniążka, kup sobie spodnie w całości, nie? no bo z dziurami na kolanach będziesz chodzić. Takie kreowanie czegoś w gruncie rzeczy głupiego, no bo to mądre to to nie jest, nie? Może się podobać, może się nie podobać, tylko że o to chodzi, że Ty nawet nie wiesz, dlaczego ci się to podoba, bo jesteś zaprogramowany, dlatego ci się to podoba, rozumiesz? Masz program we łbie, wybijają Ci ten program. Czynniki zewnętrzne, jak masz się ubierać, jak masz chodzić, jak masz wyglądać, ym, jak masz na TikTokach się zachowywać, jak masz usteczka w ciub składać. Czynniki zewnętrzne są nieograniczone. To są te mody, to są te fale takie które tutaj przemykają i to jest też jakaś fala intelektualna, moda na jakąś książkę, moda na jakiegoś filozofa, moda na jakieś jedzenie, moda na jakiś kraj, moda na yy, jakąś popkulturę i tak dalej i tak dalej, nie? I to jest nieograniczone, bo to pączkuje, to można tworzyć nieskończoność. I czy tu człowiek jest szczęśliwy? No tutaj <grym> raczej w obliczu tych nieszczęść ludzkich, to można by powiedzieć, że nie, no bo szczęście zaczyna się od Ciebie. Tego, co ten osiołek będzie miał w główce, jeśli on będzie sam bez tego zarządcy, to on sam sobie marchewkę znajdzie, on sobie gdzieś wykopie tą marchewkę na grządce albo znajdzie coś lepszego do jedzenia. Zależy od Ciebie, czyli zależy od Boga, bo Ty jesteś tym dzieckiem Bożym. Ostatnio też... Kobieta, dziewczyna zapytała się w jakimś komentarzu pod filmem, co to znaczy nie zapomnieć, że jestem dzieckiem Bożym. I ja odesłałam do listów apostolskich, żeby je czytać, no bo no nie jestem w stanie streścić tego wszystkiego to jest temat rzeka. To przede wszystkim przypomnieć sobie, że jestem dzieckiem Bożym, to przypomnieć sobie, że yy, ja mam w sobie yy, to szczęście. Natomiast nie uszczęśliwia mnie zewnętrzność, czyli nie uszczęśliwia mnie kupowanie różnych rzeczy, nie uszczęśliwia mnie wyglądanie w określony sposób. I czyli krótko mówiąc, bo już tak, ja to naprawdę tak streszczam, już tak na maksa, że na przykład wiele osób pracuje po to tylko, żeby sobie różne rzeczy kupić, żeby w określony sposób wyglądać, żeby nie tworzyć takiej iluzji pustkiej, ale de facto tworzy sobie właśnie tę. Taką yy, iluzję i pustkę, nie. I, I ja mówię tak, żeby sobie przypomnieć, kim naprawdę jestem, że jestem tym dzieckiem Bożym, potrzebuję ciszy i spokoju, potrzebuję tego oddzielenia się, nie, od tego uzależnienia, od tego pana. Czyli po prostu jak jest dużo ludzi wokół ciebie, to zwłaszcza w tej fazie przejściowej, kiedy ty się podnosisz z upadku. Yy, Narażasz się na duże oczekiwania, nie? bo im więcej ludzi, tym więcej oczekiwań, rozmów o innych, plotkowania, więcej kłamstw, frustracji, takiego negatywizmu, zazdrości, jakichś podwójnych standardów, prawda? Własnych korzyści po prostu. I tu potrzebujesz spokoju, musisz być po prostu oderwany od tego, od tej nienawiści, od oceniania, od porównywania, nie. Bo człowiek tutaj ym, właśnie poszukując sobie innych, którzy też są w tym programie, też są w tym programie, poszukuje odbicia swojej własnej złamanej duszy, nie? Dlatego mówi się, swój ciągnie do swego. Więc jak chcesz tutaj wyjść z podwójnych standardów jakiś, to musisz się oddzielić od tego odbicia, nie? Tych złamanych dusz. Stąd często postulowana jest po prostu samotność i takie tak, samotnie w samotności przebywanie przynajmniej przez jakiś czas. No, u mnie to już się stało pewną taką, powiedziałabym, pewnym trendem, no ale no to już jest ten czas. No, starą babą jestem i myślę, że no dorosłam, dojrzałam do tego. Różnie tu być może, ale powiem Wam ze swojego doświadczenia. Ja w samotności mam więcej siły. Ja mam więcej spokoju, mocy, szczęścia, wolności. Ja mam czas wtedy na refleksję, na pracę nad sobą. I to nie musi być jakimś takim ciągłym elementem, życia, ale życia, ale po prostu, o co chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcesz wstać po tym upadku, potrzebujesz tej pracy nad sobą i potrzebujesz po prostu samotności. Akurat w tym momencie przejściowym, nie? Żeby stać się światłem w swoim życiu, bo ty masz być własnym światłem w swoim życiu, czyli odbiciem Boga, a nie złamanych dusz. Bo ten, który ty ujeżdża, to też jest dusza złamana, to jest dusza opanowana przez demona. Naprawdę, nawet w rodzinie nie mamy energii demonicznej i to jest najcięższe, najgorsze, dlatego że no, trudno byłoby uwierzyć, że na przykład twoje własne dziecko, czy matka, czy ojciec, czy siostra, czy brat jest opanowany i opętany przez, przez demona, nie? I, I ludzie tak mówią: Kurde, co ty gadasz, XXI wiek, jakie demony? Jak... tak? No to no, popatrz, poglądaj sobie. Te wszystkie występy: Taylor Swift, yy, yy, mm, otwarcie igrzysk ostatnio, otwarcie mm, tunelu Gotarda. Różne olimpiady, tak, różne koncerty, te, 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 te energie tak wystawione, wystawione w tych publicznych rytuałach. Czy Ariana Grande, tak? Specjalistka łamania życia, żona tym mężczyznom i ich rodzinom, a później ich zostawia. I po co nie? Bo tam nie ma światła w tych duszach opanowanych przez demona nie ma światła. Ja widzę takich, takich ludzi, uciekam od nich, a czasami to nawet ich nie widzę. Miałam ostatnio taki, takie zdarzenie, że dopiero córka mi uświadomiła, zobacz ten człowiek, którego tam kiedyś znałyśmy, nie? A ja go nie widziała. Musiała mi zwrócić uwagę. Ta osoba była dla mnie jakby przezroczysta, nawet zupełnie niewidzialna. Dlaczego? Bo nie ma światła. Więc tak... Y ten osiołek, jak tu chce wyjść z tej przestrzeni, to no, musi sobie wbić do głowy. Nie, nie mam telewizji, nie mam mediów społecznościowych, ale mam coś innego. Mam książki, czytam, medytuję, modlę się, czuję się błogosławiony. Nie czuję się ani lepszy, ani, ani gorszy od innych. Po prostu jestem ostrożny, po prostu jestem przebudzony, tak? Jestem ostrożny, jestem przebudzony do czego? Do. Właśnie tej yy, yy, prawdy, że, że wszelki grzech jest wynikiem naszych własnych kuszonych pragnień. I, I taką odrębną kwestią jest jeszcze to pragnienie w ciele, ale tak naprawdę od tego się też dużo bierze, nie? Yy, żeby coś konkretnego zjeść, żeby w coś, konkret, coś konkretnego się przyodziać. To znaczy, ciało to nie jest tylko seksualizm. Ciało to jest w ogóle chodzi o taką kwestię materii. Na przykład, tutaj, odnosząc się do Jezusa, on był posłuszny jedynie przykazaniom, nie? Wyparł się pragnień ciała, to znaczy nie seksualizmu, konkretnie tylko i wyłącznie, ale tej genetyki grzechu poprzez Adama, nie? Bycia pod wpływem grzechu, czyli yy, bycia zagubionym, oddzieleniem się od Boga. Dlatego ja mówię, jak chcecie to zrozumieć, szukajcie dalej w Biblii, tak? Bo ja Wam tu wszystkiego w tej krótkiej pogadance nie powiem, nie przedstawię, a wiem, że macie taki głód wiedzy, yy, głód poszukiwań i, i to jest najprostsze, co mozna, można zrobić. I zacznijcie od listów apostolskich, polecam. Czytajcie listy apostolskie, jakby w pierwszej kolejności, jeżeli tematy właśnie biblijne są dla Was zupełnie um, um, nieznane. Bo może są takie osoby, myślę, że są. I te, wtedy uzyskacie więcej prawdy, poznania tej Bożej miłości, nie? Że, um, bo czasami jest tak, że pomimo na przykład jakiejś pobożności, bo są też osoby bardzo takie pobożne, Wciąż, to znaczy, wydaje się, bo tak naprawdę to nie, bo nie rozumieją swojego ciała, nie? Nie potrafią emanować miłością. Człowiek, który to swoje ciało rozumie, on potrafi emanować miłością, nie? I można to zapisać na przykład w muzyce, i wtedy ta muzyka oddziałuje na ludzi pozytywnie. Jeśli tego nie ma, to tworzy na przykład muzykę, która jest niepokojąca, nie? Co jakiś czas trzeba też tak właśnie zajrzeć w siebie, nie? Bo jednak z tymi ludźmi obcujemy różnymi, nie? Większość ludzi, no, jest w programie. Jest po prostu szalona. Szalona, leci za tą marfią. Leci, leci na stracenie, nie? No różne te covidowe historie pokazały, nie, to szaleństwo na przykład. Wiecie, jest wiele historii różnych, bo ja tu wszystkiego nie, nie opowiem, ale pff, tego szaleństwa, to, 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 jest to jest demonizm, słuchajcie, to jest demonizm w czystej postaci. Szaleństwo, nie, większość ludzi jest szalona, zła, chciwa, chciwa, strasznie chciwa. Albo tak głupia, że na przykład, nie wiem, tak zmanipulowana do gniewu przez telewizję, przez telefony komórkowe, przez radio, przez różne środki przekazu, że nie może znaleźć takiej prostej, uzdrawiającej miłości. A miłość jest bardzo prosta. I to nie jest miłość kobiety do mężczyzny. To jest miłość cielesna. Kochajcie oczywiście, super, ale chodzi o coś więcej w życiu. Chodzi o coś więcej w życiu. Jak ja kocham, to ja po prostu przyciągam taką częstotliwość, która buduje, a nie niszczy. Która buduje, a nie niszczy. I teraz yy, uzdrawiająca miłość, jak ona wpływa na ludzi, nie? Na, na to, kim ty jesteś, i jak odczuwasz tę miłość, i jak ją przekazujesz, wpływa yy, również to, co ty właśnie bierzesz w postaci tej marfii. Na przykład, jakie oglądasz filmy? <laughs> Są takie filmy, które pokazują właśnie czyste zło. Albo bo tak, bo jak jesteśmy otwarci na miłość, to zły to, to z kolei nie przyjmujemy częstotliwości tej opozycji, nie? Wielu ludzi mówi, mówi że, jest, że są otwarci na miłość, a yy, jedyne co robią, to obwiniają innych i wchodzą w rolę ofiary. Ja bardzo wątpię, czy to jest miłość. To jest odpychająca częstotliwość miłości, jeśli już odpychająca. Jeżeli jednocześnie jednego kochasz, drugiego nienawidzisz, to tak naprawdę nie kochasz, nie, bo nienawiść to jest po prostu. Jest, jest zła dla Ciebie, nie mówiąc już o wszystkich innych, bo tak naprawdę niszczy nas wszystkich. Dlatego ja tutaj często mówię o tym: yy, bądźcie dalecy od nienawiści i niechęci do drugiego człowieka, jaki on by tam nie był. Pewnie masz oczy, to widzisz, masz uczy, uszy i słyszysz, ale nie nienawić. Skup się po prostu na, 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 na swojej yy, przestrzeni yy, rozwoju. I relacji z Bogiem, nie nienawidź, dlatego że niszczysz wszystkich, niszczysz cały świat. Rozumiesz, jak ty nienawidzisz kogokolwiek, to ty niszczysz cały świat. I właśnie z tego sobie nie zdajesz najczęściej sprawy. Minęło ponad dwa tysiące lat, a wciąż tutaj krzyczą ludzie: uwolnić Barabasza! Aż żeby chciało się powiedzieć, zmiłuj się Boże, nad nimi pomóż im odnaleźć prawdę, nie? Uwolnić Barabasza, nie Jezusa, tylko uwolnić Barabasza, nie? Uwolnić Barabasza tego złoczyńcę. A dlaczego? Bo człowiekowi przeciętnemu jest bliżej do barabasza niż do Jezusa. Będzie usprawiedliwiał każdy swój grzech. I to jest w tym zabawne, choć to zabawne wcale nie jest, że robimy po prostu często e, rzecz bardzo złą, bo czcimy tego, co nas ujeżdża. Czcimy człowieka, który nam daje tę marchewkę, zamiast tego, którego właśnie czcić powinniśmy, nie od którego pochodzimy. Od Boga. Czyli kogo czcimy? A no, jakiegoś polityka, jakiegoś celebryty, męża, żonę, kochanka, yy, pieniądz, stanowisko. Nie wiem, coś tam czcimy, czcimy, czcimy. Mówimy autorytet. No okej, okay. autorytety też są potrzebne pod warunkiem, że mają relacje z Bogiem. Jak nie mają, no to żaden to autorytet. Czcimy człowieka zamiast Boga, nie? No, i Jezus powiedział, wyślepiej obłudnicy, nie? Otworzyliście szatanowi drzwi do rozwoju jego armii. No tak, bo jak się bierze udział w tym, to rozwija się jego armia. Jest więcej, więcej, więcej tych żołnierzy, nie? W armię szatana. I w tej sytuacji, no już po prostu jest taka przygniatająca już nawet ilość tych dowodów tej agendy satanistycznej, że naprawdę już trzeba by być totalnie ślepym, żeby nie widzieć i nie słyszeć. I to jest też ten idolizm, idole, nie? Którzy, tą, tą marchewką też jest jakiś idol na przykład, który ma zwabić. Dlaczego? Bo na przykład będziemy głosować, o! Na Trumpa, bo Taylor Swift jest za Trumpem. Skoro my tutaj ją czcimy... No to uczcimy również Trumpa. Ja na, w zakładce społeczność Wam pokazałam to filmik, taki szorcik, jak właśnie czci Taylor Swift Trumpa. A Trump i później w kolejnym szorcie, nie w szorcie, tylko w, w kolejnym obrazku, co Wam napisałam w zakładce społeczność? Co Jak to Trump ocenił, że Taylor Swift. Musi być lojalna wobec niego, bo on zainwestował w nią dużo pieniędzy. Rozumiecie, na czym to polega? To ujeżdżanie. Rozumiecie, na czym to polega? Zawsze byli tacy idole. W przeszłości też byli. Teraz mamy współczesnych, takich nowoczesnych, nie? Ale jak się cofniemy w przeszłość, jeszcze w epokę istnienia zdjęć w ogóle, no to widzimy na zdjęciach, jak się oddaje cześć Bożkom w dawnych czasach różnym politykom. To jest dokładnie to samo. I to jest właśnie takie, takie, takie tutaj dotkliwe, nie? Że są ludzie, którzy właśnie głosują w określony sposób tylko dlatego, że ich ulubiona gwiazda będzie tak głosować. I często nastolatkowie tak robią. No człowiek dorosły to już powinien wyrosnąć z głupoty, nie? Powinien się pomodlić również za te, te, w cudzysłowie, te gwiazdy. Gwiazdy to na niebie są, no ale za te gwiazdki, żeby poznały prawdę zanim będzie za późno, żeby odpokutowały bo pokuta jest tu konieczna. Żeby były pobłogosławione, nie? Oczywiście są to upadłe anioły często. Te upadłe anioły są w naszych rodzinach. Ja zrobiłam taki film bonusowy ostatnio o takim elitarnym klubie podbitego oka, gdzie właśnie dochodzimy do tej takiej najbardziej niepokojącej części, że upadłe anioły są wcielone i żyją wśród nas, bo to jest prawda. Najgorzej, że też są w naszych rodzinach. Dlatego trzeba tu mi sporo wiary i modlić się za te dusze, nie? Modlić się za nie. Dobrze, na koniec co? No, myślę, że właśnie tutaj zapytam, co jest tą marchewką, tak ogólnie, jak to tutaj nam karty pokażą, co jest tą marchewką dla osiołka. Na pewno to, to wybrzmi bardzo symbolicznie, ale też o to chodzi. Będę próbowała to zinterpretować, co jest tą marchewką dla osiołka. No, ta właśnie zwyczajność, że on myśli, że coś zwyczajne, to co mu się należy, jest nadzwyczajne. Widzicie jaki jest myk? Pan i władca na Twoim grzbiecie wmówił Ci, że to jest coś super, że Ty musisz za tym podążać. A to jest tylko zwykła marchewka i to jest ta zwyczajność. Powietrze, którym oddychasz, jedzenie, do którego masz prawo. To nie powinno być w żaden sposób opodatkowane. Człowiek wolny powinien, być, powinien mieć wolny dostęp do jedzenia, do wody, do tego, co Bóg stworzył, nie? Żeby się wykarmił, wyżywił. Na przykład oczywiście tutaj może być znaczeniowo dużo więcej. No i zobaczymy, co w przewodniku tylko muszę znaleźć. Co tu mamy? Zwyczajność ósemka, czyli taka energia bardzo ziemska. I ta marchewka to są właśnie te zwyczajne takie dobra. To jest ta materia też, za którą człowiek tak leci, idzie, to co Wam powiedziałam, uzależnienie od, no oczywiście nie od jedzenia, bo człowiek jeść i pić musi, nie, uzależnienie od materii w ogóle, czyli tak jak powiedziałam, żeby być, wmieszać się w ten tłum albo przeciwnie, spróbować się wyróżnić, ale tak naprawdę to jest takie zapełnianie jakiejś pustki, nie, Wewnętrznej. Dobra, spróbuję to znaleźć. Tę zwyczajność ziemia, 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 bo tu są energie materialne. Które nam się poukrywały? O, jest. Właśnie, tą marchewką jest yy, yy, tworzenie schizofrenii, rozdwojenie, czyli yy, rozdzielenie. Człowiek tutaj nie jest jednością z Bogiem, tylko jest oddzielony od pokoju szczęścia i błogości, bo musi mieć wciąż to poczucie spełnienia, gonitwa za tą materią. A co jest tu rozwiązaniem? Odprężenie, wyjście z tej schizofrenii, czyli nie trzeba wyczekiwać nie wiadomo czego, jakiejś cudowności, tylko robić prosto i zwyczajnie. Rąbać drewno, nosić wodę ze studni, odprężyć się. Myjemy podłogę, gotujemy posiłek, pierzemy ubrania. Robimy takie czynności totalnie. Cieszymy się, znajdujemy po prostu życie. Zwyczajne życie. Zwyczajne życie jest taką y, nagrodą, a to, co jest tu niebezpieczne, ta marchewka, y, to jest y, gonitwa za uznaniem, gonitwa za nagrodą. Prawda? Więc nie skupiamy się tutaj na tym pewniku, że świat jest piękny, że sprzątanie, pielęgnowanie ogrodu, przygotowanie posiłku najbardziej przyziemne zadania robią się uświęcone, prawda? Tylko bo nie myślimy o nagrodzie, uznaniu. Tylko to jest właśnie ta schizofrenia, że ja tutaj chcę tej marchewki, chcę tej marchewki, albo chcę dostać się do tego, co jest dla mnie mm, prawem naturalnym y, przewidziane, że mam do tego dostęp, to znaczy powinienem mieć, bo to jest naturalne i zwyczajne, ale tego nie dostaję, bo ktoś mi wmówił, że ja muszę to kupić sobie, muszę zasłużyć na tę nagrodę. I to jest powiedziane: Zapomnij o nagłówkach gazet, o zdobytych nowych gadżetach, zapomnij, zapomnij o oślepianiu przyjaciół i znajomych jasnością swej wyjątkowej gwiazdy. Ten szczególny dar, który masz do zaoferowania i najlepiej go dawać, to jest przyjęcie rzeczy takimi, jakimi są po prostu, krok po kroku, nie? Więc bardzo fajnie to zostało pokazane. Jeszcze na koniec. Przesłanie, takie tutaj przygotowałam, różne wypisy z Pisma Świętego, zobaczymy, co tutaj nam się odsłoni. To czuję, że to będzie to, a co to? Nie wiem, bo jest dużo tego. Pierwszy list Świętego Jana Apostoła 28:29. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Chodzi oczywiście o te atrapy, takie, nie? Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od ojca, lecz od świata. Tutaj, świat to tutaj chodzi o szatana po prostu. Świat zaś przemija, no i na szczęście, a z nim jego porządliwości. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Dobrze. Niech to sobie tu będzie. Ktoś będzie miał ochotę zeskrinować, czy jeszcze poczytać, czy odszukać sobie, to bardzo proszę. Wszystkiego dobrego, kochani, pod rozwagę. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie, bo świat przemija, a kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Pa. pa.